Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, Wieczerza Pańska. Przeczytaj Ewangelię Mateusza, jakie znaczenie ma to, co Jezus nakazał nam czynić w tych słowach. Dlaczego ważne jest, byśmy rozumieli symboliczną wymowę tego obrzędu. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 26-28. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękowawszy, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Wieczerza Pańska zastąpiła wieczerzę paschalną z czasów starotestamentowych. Symbolika święta Paschy wypełniła się, gdy Chrystus, baranek paschalny, oddał życie. Przed swoją śmiercią sam Jezus zarządził tę zmianę, ustanawiając wielki, nowotestamentowy obrzęd symbolizujący nowe przymierze. Jak Pascha upamiętywała wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej, tak Wieczerza Pańska upamięta wyzwolenie z duchowego Egiptu, niewoli grzechu. Krew baranka paschalnego, naniesiona na odrzwia domu, chroniła jego mieszkańców przed śmiercią, a posiłek z mięsa baranka dawał im siłę do wyczerpującej wędrówki poza granice Egiptu. Podobnie ofiara Chrystusa przynosi wyzwolenie ze śmierci. Wierzący są zbawieni przez udział w Jego ciele i krwi. Wieczerza Pańska ogłasza, że śmierć Jezusa na krzyżu jest podstawą naszego zbawienia, przebaczenia i obietnicy zwycięstwa nad grzechem. Przeczytaj pierwszy do Koryntian, jak ważna prawda doktrynalna dotycząca ofiary Zbawiciela na krzyżu przejawia się w tych słowach. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział i tam wersety od 24 do 26. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. Wersety te wyraźnie mówią o zastępczym charakterze śmierci Chrystusa. Jego ciało zostało zranione, a krew przelana za nas. Na krzyżu Jezus wziął na siebie to, co słusznie powinno spaść na nas. Gdy uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, czego Chrystus dokonał dla nas. Jeśli do Wieczerzy Pańskiej dodamy umywanie nóg, które pomaga nam przygotować nasze serca do uczestnictwa w Wieczerzy, powinniśmy dostrzec również społeczny charakter tego obrzędu. Gdy spożywanie chleba i pijąc sok winorośli, żywo przywodzimy na pamięć ofiarę złożoną przez Jezusa, wówczas powinniśmy uświadomić sobie, że bez względu na wszystko, co nas dzieli, wszyscy jesteśmy grzesznikami i jednakowo niezmiennie potrzebujemy łaski Bożej. Wieczerza Pańska powinna pomóc nam uświadomić sobie nasze obowiązki, nie tylko wobec Pana, ale także wobec siebie nawzajem. Dziękuję bardzo.